Zanim zaczniemy przed vlogiem, chciałem was uprzedzić, że kolejny odcinek z Outlasta będzie chuj wie kiedy, bo nie chce mi się w to grać, bo mi się znudziło. A kolejny odcinek z WKS Radio, zespół Genesis, będzie na pewno po świętach, bo mam dużo pracy, przeprowadzka itp. itd. Sorry, że was zabrałem, macie napisy startowe na czerwonym markerem na czerwonej ścianie. Zapraszam was dalej. Cicho, jest sygnał. Dzień dobry, halo, dzień dobry proszę pani, ja dzwonię z zagłoszenia OLX. Tam była oferta, że macie kamerzystę, który będzie chodził za mną i by nagrywał mnie jak vlogi, tak? On nie chodzi. Na chuj mi proszę pani siedzący kurwa kamerzysta, jak ja mogę za statyw kupić? Ja szukam takiej kurwy, która będzie się ze mną chodziła, będzie mnie nagrywała, będzie mnie roz... Halo. Kurwa. Nie znajdę... Ty to ma ten... Man, kurwa, nie włączaj kamery, jak prowadzę prywatne rozmowy. Wielu z was pytało mnie, skąd czerpię inspirację, żeby nagrywać tak wspaniałe filmy. Wcale nie czerpię tej inspiracji z tej oto torebeczki zielonego suszu, tylko... Mamy iść kamerę. Piję ciepłą herbatę, którą musiałem podmuchać po prostu, ale... O kurwa, strzelają do mnie! Pa ty suko! Aj, z tyłu pleców, kurwa, pa! Kurwa, snajper mnie zajebał, nie gram w tą grę, pierdolę, wyłączam to, ja pierdolę, od pleców się nie strzela. Cześć, siemanko, witam was serdecznie w nowym vlogu. Mam nadzieję, że Many jakoś się utrzymasz na tej górze. Nie spadnij, trzymaj się, zapraszam cię na nową odsłonę zupełnie wszystkich nowych vlogów. Żubi! Cześć, siemanko, witam w nowym vlogu. Nie no, jeszcze raz. Cześć, siemanko, witam w nowym... Kurwa, nie mogę, bo mam kaszel. Many, nie śmiej się. Cześć, siemanko, witam w nowym vlogu. Cześć, kurwa, co ja robię? Ja pierdolę, nie nagrywam tego. Po chuj mi taki po... Ja... Cześć, siemanko, witam w nowym vlogu. Kurwa, fryzura zjebana, ja... Cześć, siemanko, witam was serdecznie w nowym vlogu z całkiem nowej perspektywy. Ciężko było zapisać Manego na żelandolu. Jak się trzymasz, Many? Trzymaj się, karnisza. Bardzo ładnie. Myślę, że pogadamy sobie dzisiaj o zupełnie nowej rzeczy, która wpadła mi do głowy. Jest to zupełnie nowa odsłona naszych vlogów, tak? Będą to kolo vlogi, kurwa, z lotu ptaka. Nie no, żartowałem. Cześć, siemanko. Oto ja. Kurwa mać. Witam was serdecznie, moi kochani goście. Zapraszam was na kolejnego vloga. Jest to vlog poświęcony temu, jak robić vlogi. Kurwa, nie wierzę. Wielu z was zastanawia się pewnie, co Many robi na żarandolu. Odpowiedź brzmi tak, zawiesiłem tam go po to, żeby mieć tą zajebistą perspektywę z lotu ptaka. Żywie, że dobrze, tak? Także zaczynamy sobie. Dzisiaj właśnie o godzinie 16:40 wpadł mi do głowy świetny pomysł, żeby nagrać kolejną serię vlogów. Tylko, o czym zrobić ten vlog? No na to już nie wpadłem. Ale wielu ludzi naprawdę mówi do mnie, że Karol, jesteś moją inspiracją, chciałbym nagrywać vlogi, ale się wstydzę. Tak naprawdę tylko jedna osoba. Znaczy, chciałbym nagrywać vlogi, ale się wstydzę. Więc ten vlog będzie o tym, jak nagrywać vlogi. Cięcie. Nagrało się? Kurwa, nie nagrywał! Many, no ja się nie nagrywał się! Kurwa, obiektyw, Many, obiektyw jest cały za... Dlaczego ty ośliniłeś ten kamer? Ja pierdolę, weź. Dobra, nie. Ty kurwa, musisz coś tak robić. Zadamy sobie kilka pytań na temat tego, jak robić vlogi. Oczywiście powiem to po swojemu, tak? Jeżeli chcesz być tak wspaniały, zajebisty jak ja, to po prostu musisz być mną, nie masz takiego wyjścia. A ja ci dam kilka wskazówek, jak zacząć. Pominiemy sobie fakt, że jestem już prawie trochę sławny. Mam 402 subskrypcje, 6000 wyświetleń, kurwa, i miesiące pracy za mną, także możesz brać ze mnie przykład, a przede wszystkim z mojej wytrwałości. Naprawdę wkurwia mnie ta perspektywa z lotu ptaka, Many, czy ty mógłbyś zejść już na ziemię, bo mnie wkurwia. Zejdź, chodź, dobra, Many, wstawa, Many! Także, żeby zacząć nagrywać vlogi, przede wszystkim, no pomyśl, co musisz mieć? Musisz mieć kamerę, tak? Nie są ci potrzebne jakieś atrybuty, nie jest ci potrzebny, nie wiem, kurwa, miecz świetlny, albo na przykład cegła zawinięta w taśmę izolacyjną. Co to, kurwa, jest? Cegła zawinięta w taśmę izolacyjną. Many, ty jesteś pojebany, nie? Dobra. I wpadłem na taki pomysł, żeby nie nagrywać głupich instastory, żeby nie nagrywać głupich na fejsie historii z dnia, tak? Po prostu będę sobie to nagrywał wszystko na telefon i na końcu zmontuję wam to wszystko w formie vloga. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Myślę, że to będzie pożyteczny pomysł, bo możesz jakąś lekcję z tego wynieść. Mnóstwo mnie ludzi ogląda, pełno ludzi do mnie... Znaczy, parę osób do mnie pisało tylko, że kiedy będą w końcu vlogi, tak?
Także proszę bardzo, dla was są vlogi. Póki co na razie przed świętami wstrzymamy się z naszą serią WKS Radio, ponieważ te odcinki pochłaniają mi naprawdę dużo czasu, naprawdę dużo pracy ciężkiej. Potrzebuję doskonałych wręcz warunków, nie manego na żerandolu, kurwa, a teraz, że mam telefon na krześle, bo ten chuj nie chce zejść. Tylko po prostu potrzebuję warunków, czasu, pracy, spokoju i trochę zielonego suszu. Znaczy herbaty zielonej. I myślę, że wtedy sobie nagramy jakoś po świętach sobie odcinek 9 z Genesis. A teraz zapraszam cię na kilka wskazówek o tym, jak nagrać vloga. Many wyszło? No. Dobra. Ej, to się nagrywał. Także pierwszą rzeczą to jest kamera, tak? Drugą rzeczą, którą musisz mieć, to co chcesz przedstawić. Kurwa, Many, miało być cięcie, ja pier... Many, mam cię kurwa dosyć. Dlaczego ty nagrywasz na przykład jak ja nic nie mówię, a nie nagrywasz jak mówię coś fajnego? Teraz też nagrywam. Teraz nagrywasz, ja pierdolę, bo ci zaj... Podchodzimy z Manem do tego vloga, już drugi dzień, Many coś nie w sosie, święta się zbliżają, Koreańczycy takowych świąt nie obchodzą, nie widział nigdy gwiazdora, boi się śniegu, nie widział, nawet nie wie co jest śnieg, dlatego zostawcie go w spokoju, niech tam sobie na tym żerandolu siedzi, nam posłuży trochę krzesło dzisiaj jako stojak i statyw. Tak, drugą rzeczą jest potrzebny statyw albo kamerzysta, tak? Ktoś, kto ci trzyma tą jebaną kamerę, bo wydaje mi się, że vlogi kręcone z ręki są co najmniej nieprofesjonalne albo wręcz rzekne amatorskie. W moim mniemaniu, chociaż sam tak robiłem na początku, ale to tylko dlatego, że nie miałem pomysłu na fajny statyw lub fajnego kamerzystę, który uciekł z Korei. Trzecią rzeczą jest to, co chcesz ludziom przedstawić, tak? Jaki content ma mieć twój vlog? I wkurwia mnie takie coś, że ktoś po prostu robi vlogi z mojego dnia. Bo obejrzałem takie vloga ostatnio, że chłop zrobił vloga z mojego dnia. No ale mnie jebie twój dzień, a jak ten dzień już jest, to niech będzie on śmieszny. Niech będzie on na przykład z kimś na przykład, bo zawsze w dwójkę jest raźniej, tak? Tak samo do mnie Many przyjechał, specjalnie żadna kurwa z moich kolegów nie chciała nagrywać ze mną vlogów. Tak Many będzie nagrywał ze mną moje vlogi, a ja z kolegami może nagram niedługo to, bo w co weszło crossplay na PlayStation 4. Będziemy nagrywać serię Minecraft, będzie śmiesznie, będzie fajnie. Może koledzy się zgodzą nagrywać, mieszka z tego. Many, wycie, to się wytnie, tak? Jak kurwa jeszcze na pamięci, ja... Myślę, że temat tego, co chcecie nagrywać, jest naprawdę bardzo ważny. Mało ważna jest oprawa graficzna, mało ważna jest oprawa wideo, miniaturki, kurwa, intra, nie intra. Tak samo widzieliście to intro na początku, było malutkie, skromne, a teraz macie malutkie, skromne coś. O, się zesrałem. Taki przybysz właśnie wyturlał mi się wczoraj po pracy na budowie. Nie mogę wytrzymać, normalnie myślałem, że tylko będzie taki puk, a tutaj normalnie się wyturlał nogawą, chłop poleciał. Myślę, że to był dorodny okaz, także sam słyszeliście zresztą. Gadając o głównie kurwa nie zdobędę sobie ludzi, ja pierdolę o tym, że content ma być dobry, a nie... Pierdolę o tym, że ma być content dobry, a pierdolę o tym, jak mi się gównianko wyturlało z nogawki. Świetnie, Karol! I kolejną rzeczą, którą chcesz ludziom przekazać, to jest forma twojego przekazu, tak? Myślę, że forma też jest rzeczą ważną, ponieważ masz opowiadać wszystko, nawet nudne rzeczy, ale w ciekawy i bajeczny, upiększony, fantastyczny sposób. Tak samo jak ja to robię, cały czas pierdolę głupoty i czasami nawet nie wiem, co mówię do was, bo wy kurwa... Subskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę. Czasami nawet nie wiem, co mówię do was. Nie no, to wszystko jest przemyślane, to wszystko jest ułożone sobie wcześniej w głowie. Nie muszę tego pisać, bo jestem inteligentny. Ale wiem, co chcę powiedzieć, a to jak to ubiorę w słowa, to jest czysty i wyłączny spontan. Po prostu przekaz sobie hasłami dzielę, a upiększenie tych wszystkich form, słów i tych trudnych wyrazów, tak? Bo kluczem też jest mowa do tego wszystkiego. Musisz umiejętnie używać tych słów kurwa na przykład, czy tam kutas, albo na przykład twoja star. Musisz tego umiejętnie użyć, a nie, że co chwilę, co drugie słowo mówisz kurwa, tak? Ja to mówiłem na początku. Oczywiście uczyłem się na błędach, ludzie wytykali mi, że przeklinasz szybciej. A matka jak cię kurwa wyzywała w domu, to co? Nie przeklinała? Wszyscy przeklinają, tylko ja nie mogę. Vlogi, które posiadają wulgaryzmy, są naprawdę specyficzną formą vlogów, tak samo jak mój vlog. Jest to vlog skierowany do tych ludzi, którzy potrafią zrozumieć kontekst tego słowa i dla ludzi, którzy zrozumią ten sarkazm czasami, bo czasami to, że cisnę po twojej starej, to nie znaczy, że jest kurwą, tak jak jest na przykład teraz, tylko że to po prostu jest sarkazm, żeby to ubrać w słowa, rozumiesz? Jest taka forma humoru, których to bawi ludzi i ja do tych ludzi właśnie trafiam, a jeżeli tobie się nie podoba, to wypierdalaj z mojego kanału, odsubskrybuj mnie, odlajkuj mnie i nie pisz nawet komentarza, bo ci wyjebę. Tak, wiem, że nie miałem być widzów, ale kurwa no sapał. Tak, przede wszystkim, bądźcie mili dla swoich widzów, nie róbcie tego co ja, nie ciśnij, jeżeli chcesz zdobyć młodsze grono widzów, nie ciśnij dzieciom, nie mów, że twoja stara jest głupia, bo zaraz pójdzie i powie i przyjdą, że ten pan z YouTube'a powiedział, że mama, że jesteś głupia i wiesz, i się zacznie, no coś nie, znaczy i się zacznie, krzyk i policja, nie? Skieruj najpierw, znajdź ludzi, grupę ludzi, do których chcesz skierować swoją treść, swój vlog, swój wizerunek, tak, to co chcesz przekazać. Dopiero później dostosuj go do tej grupy. U mnie pomysły najlepsze najczęściej zbierają się przed samiutkim snem, tak? Kiedy zasypiam, kładę się,
w głowie eksploduje mi wulkan pomysłów i zawsze jest to najgorszy moment, kiedy nie chce mi się już tego nigdzie nawet, nie wiem, uwieczniać, chociaż na dyktafonie czy notować, nawet tego nie robię, po prostu zapamiętuję, ale wieczorem umysł jest najmniej zdolny do pracy i nie zapamiętuję tych zajebistych pomysłów. Mówię sobie, ale mam fajny pomysł, nagram to jutro, budzę się rano, kurwa, zapomniałem. Dlaczego takie dzisiaj mam oczy, dlaczego takie zajebane jestem w akcji? Wczoraj popiłem konkretnie, łyskacz się lał, piwo się lało, Karzeł idzi. Znaczy, koledzy byli, wszyscy byli, koleżanki były. Fakt, że nieprzytomne od samego początku. Były koleżanki, ale szybko poszły. Także męż był przedni, spałem 2 godziny, pozostałe 6 godzin grałem właśnie sobie w Warface'a i testowałem nową wersję Bedrock Edition Minecraft na PlayStation 4. Kolego, kupuj Xboxa, ty już masz. Kolego, kupuj sobie Minecrafta, gramy. Koleżanko też, może matka. Twoja mama też chce kupić, ale powiedziała, że nie ma pieniędzy. Zarobisz dzisiaj, tylko musisz ten strach dobrze trzymać. Także możemy sobie kilka rzeczy już sumować, tak? Kamera, pomocnik albo jakiś fajny przekaz, temat dobry, grupa ludzi, do których chcesz to kierować wszystko. Oczywiście nie rób tego, co wszyscy, tak? Postaraj się troszkę upiększyć te vlogi, tak samo jak ja na przykład upiększyłem swojego vloga tym pięknym plakatem z Lego. Chuj wie, czy mu tam wisi, po prostu sobie przypadkowo wisi, a ja wam powiedziałem, że upiększyłem swojego vloga lub tą kurwa tablicą wyników z poprzedniego odcinka GTA tenis olimpiady. Widzicie, ja was potrafię spontanicznie wkręcić w coś, co naprawdę nie istnieje. Tak, to nie jest taśma na przykład, tylko to jest po prostu fotel kurwa zebra niebieska. Niebieska zebra i się zrób. To jest po prostu, takie zebry są w Irlandii, nie? W Irlandii są takie zebry i po prostu to jest skóra z tej zeby, tak? Humanitarnie zdjęta. Tak, kolejną rzeczą jest to forma żartu. Staraj się nie mówić żartów rasistowskich, faszystowskich, jakichś tam dotkliwych żartów, tak? Ja wiem, że żarty o twojej starej i o twoim starym są dotkliwe, ale no... Ej, pierdolę to, nie nagrywam tego vloga, kurwa, ja dokończę go jutro. Nie wiem, co pierdolić, skończyłem się pomysły, mamy, cięcie. O, kochane dzieci, do was przyszedł dzisiaj Santa Karol, ma do was wspaniały prezent, kurwa. Oczywiście, żartowałem, nie dla psa kiełbasa, nie ma sznycla. To jestem ja, kolejny dzień. Po prostu nie miałem wczoraj weny, chciało mi się spać. Mamy poniedziałek. Albo i nie, nie wiem co jest za dzień nawet. Co dzisiaj mam za dzień, mamy? Ty kurwa. Dobra, krzesło oczywiście stoi, mamy wisi. Nie, ja nie mogę kurwa nagrywać, nie mam warunków do nagrywania. Witam was serdecznie w kolejnym dniu. Musiałem sobie to wszystko w głowie poukładać i zaplanować sobie jeszcze kilka podpunktów, jak poprawnie, dobrze i skutecznie zrobić vloga i trafić im do jak największej grupy odbiorców lub do tej grupy, którą sobie obrałeś za docelową. Pozostała mi na koniec tylko, chyba mi się wydaje, ostatnia rzecz. Naprawdę długo nad tym myślałem, co jeszcze jest potrzebne do nakręcenia dobrego vloga, ale oprócz kamery, dobrej osobowości i burzy pomysłów i zielonego suszu i herbaty zielonej, naprawdę nie potrzeba nic. I po prostu musisz wypracować swój oryginalny styl, tak? Nie wiem, czy jestem oryginalny, nie wiem, czy ta bluza czasami nie jest z Pepko, a ma znaczek HM-u tylko, nie mam pojęcia. Wiem, że muszę iść do fryzjera, bo kurwa zarosłem jak... Ty mała znowu! Jak ta piosenka taka, co leci w radiu. Nie, dobra, kurwa. Nie, no, cięcie. Tak, ustawiłem statyw i kamerę tylko po to na drugi dzień, żeby nagrać 3-minutowe zakończenie i ostatnią rzecz. Twój unikalny, oryginalny styl, tak? Myślę, że moim oryginalnym stylem jest... Nie wiem co. Jestem skromny na pewno, tak? Jestem skromny na pewno i jak mogliście zauważyć w poprzednich vlogach, openingi, oprawa, tak? Montowanie, klejenie filmów moich, które robił Many dotychczas, naprawdę kurwa, dobrze to robiłeś, ale zbyt kurwa donośnie, jakbym wam talił, bo ja chciałbym kurwa you can show me the dance. Ja nie jestem, ja jestem u siebie w pokoju, już niedługo będę w pokoju, nowe studio. On to troszeczkę za bardzo donośnie robił, za bardzo to oprawiał. To ma być zwykły vlog, to ma być zwykły Stefan i małe skromne intro i skromny ja, tak? Nie będzie dużej oprawy, albo kurwa będzie, brawa mi będzie. Oczywiście żartowałem, tak? Także ostatnią rzeczą właśnie jest to, wypracuj swój jeden oryginalny, porządny styl, taki, który zaciekawi ludzi i przyciągnie do ciebie jak największą rzeszę fanów, tak? Dzięki, że byłeś. Ja teraz zabieram się do grania w Warface'a. Muszę wykombinować, co zrobić z tą cegłą oklejoną taśmą, bo naprawdę to jest kawał ciężkiej cegły. Nie wiem, czemu to służyło, chyba byłem pijany, ale chyba ją potnę meczem świetnym. Dzięki, że byłeś. Many się złaś mi kur... Złaś tego... Będziesz montował film za chwilę. Ja będę grał. Nie śpisz dzisiaj, proste, tak? Dzięki, że byłeś. Łapka w górę, subskrybuj, udostępnij, komentuj, co ci się podobało. Może kurwa coś nowego wymyślę, jeżeli skomentujesz, albo mnie sprowokujesz, czy będę musiał pocisnąć, co coś nowego może wymyślę. Czopka Lara Elo, twój tatuś, złom zbiera. Już nie w tej stary, bo już twój tatuś. Twój tatuś, złom zbiera, pozdrawiam. Kurwa, w końcu.
To nawet nie wiem, co pierdoliłem tej many. Ja pierdolę, nie chcę się tych frajerów zobaczyć. Kurwa, spuszczam się, robię sobie debila w internecie, a żeby kurwa zdobyć sobie 100 wyświetleń, kurwa 15 łapek i aprobatę jakichś zjemów, kurwa. Jeszcze muszę się spalić przy tym. O kurwa! Oczywiście na zakończenie jeszcze musiałem się pochwalić, pokazać wam, co gówno, kurwa, puste ściany, wyprowadzam się niedługo. Za niedługo spotykamy się w nowym studiu z tymi oto prześlicznymi słońcami, które zawisną w moim nowym pokoju. Nie wiem, czy ten fotel wezmę, może chcę kupić nowy, jak będzie mnie stać. Także napierdalaj mi hajs z YouTube'a. Wiem, że brzydki. Tutaj mam moje pa, tango mobingo, kurwa się, tańczy tango, zobacz, widziałeś to? Takiego czegoś nie potrafisz. Może nakręcę vloga o kursach tańca, nie wiem, ale teraz mam dla was niespodziankę, a mianowicie, a czekaj. Zobacz, mamy jakiś zacny wierzchowiec, to co, on nie chce jechać. Jak się mówi do końca, żeby on jechał? Tak, pewnie wio. A! Nie, to kurwa, mam tu się to pluszowy koniec. Ja tak nagrywam. Ty kurwa, nie nagrywaj! Kieram sobie przepyszny deser w promieniach letniego słońca. Chuj prawda, bo jest kurwa zima. Specjalnie tak ustawiłem kamerę, żeby perspektywa światła była idealna, wręcz kurwa letnia. Jeżeli chcecie przebić na taki fajny deserek, który zrobiła moja mama, to chuj, to skończę, bo to jest kurwa tajny przepis, tajniejszy niż na kraboburgery. Tak, kraboburger to jest, wiesz co, chuj przy tym. Bo ten deserek, znaczy to jest oko kakaowe, takie saurona i kurwa takie, co to jest, wiśnie? Ale o kurwa, prawie wyleciało. Takie deserki możecie sobie zrobić na www.wypierdalajznajsefinternecie.com. Przecież nie podam tym kurwom z internetu, kurwa moim. Nie podam im przepisów na kurwa ten deserk zajebisty. To jest tylko śmietana kurwa i dżem jakiś tam zjebany. Chuj, co to jest w ogóle, ale nie podam im na kurwa co.